A teraz druga dzielna kobieta z tegorocznej Kuźni, Marta Rubajczyk. Witam Państwa serdecznie. Muszę się nauczyć obsługiwać. Strzałeczki. Mój projekt, moja kampania, nazwałam ją Sploty Teatralne. Była to już druga edycja, natomiast różnica była taka, że przedtem robiliśmy to jako wolni strzelcy bardziej, natomiast w ubiegłym roku nabrało to kształtów takich już akcji zorganizowanej. Pomysł na sploty teatralne wziął się stąd, że sama brałam udział w międzynarodowym takim projekcie, w którym poprzez wspólne przebywanie, wspólną pracę przełamywaliśmy bariery w takim stereotypowym myśleniu o osobach niepełnosprawnych, o różnicach między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi i taki pomysł chciałam przenieść na nasz teren zduńskowolski. I taki mieliśmy cel, tak, żeby doprowadzić do integracji osób, ponieważ wcześniej też mieliśmy taki pomysł, miałam taki pomysł, żeby zrobić spotkanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych i zawsze okazywało się, że niestety, ale środki, które są przeznaczone na osoby niepełnosprawne w projektach, w jakichś działaniach, nie mogą być przeznaczone na osoby pełnosprawne. Czyli jeżeli chcemy, nie wiem, zakupić jakieś materiały i w tych ma być to na osoby niepełnosprawne, nie może być tak, że te materiały będą wykorzystywane również przez osoby pełnosprawne, co dla mnie kłóciło się z samą ideą integracji. W moim pojęciu integracja ma coś zmieniać, więc tutaj chcieliśmy zmienić to spojrzenie na osoby niepełnosprawne. W sierpniu 2018 roku podpisałyśmy tutaj z koleżanką, z przymierzeńcem moim dużym, projekt z PFRON-u. To był bardzo duży krok, że z PFRON-owskich pieniędzy dostaliśmy poprzez starostwo na projekt, który zakładał na wejściu, że pieniądze będą przeznaczane dla osób również pełnosprawnych. W takiej samej mierze, jak będą z tych pieniędzy korzystały osoby niepełnosprawne, jak i pełnosprawne, aczkolwiek wiadomo było, że chodzi o tą korzyść również dla osób niepełnosprawnych. 12 września spotkaliśmy się z przedstawicielami placówek, ponieważ cała kampania miała na celu dotarcie do jak największej ilości ludzi, placówek, które włączyłyby się w takie działania zmierzające do przełamywania barier. Tutaj spotkanie, nie ma zdjęć jakby z twarzą, dlatego że RODO, wiadomo, tutaj nie mogliśmy tego użyć. W realizacji tej kampanii niesienia informacji na temat najlepszej według nas formy integracji, czyli integracji poprzez wspólną pracę, wspólne działanie, było zaangażowanych około 200 osób, tych, które tak w miarę udało nam się policzyć. Wiadomo, że z całą pewnością tych osób było więcej. Najmłodszy aktor, uczestnik, bo jakby cały projekt zakładał utworzenie grup teatralnych, koniecznie grupy miały składać się z osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. To był warunek przystąpienia do działania. I te grupy pod okiem pedagogów najczęściej, były to też szkoły, które się do nas przyłączały, czyli instruktorzy teatralni, tworzyły jakąś etiudę na zadany przez nas temat. W tamtym roku był to temat Naprawdę jaka jesteś. Zawsze chcemy się inspirować tym, jaki jest dany rok, pod jakim hasłem przebiega, czy kto jest patronem danego roku. W tamtym roku było stulecie uzyskania praw wyborczych, nie działa. Nacisnęłeś? Praw wyborczych, nie. Tak.
stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Tym się zainspirowaliśmy i takie hasło narzuciliśmy grupom. Najmłodszy uczestnik naszego wydarzenia miał 4 lata, najstarszy 71 lat. Uzyskaliśmy konsultacje teatralne od pana Jerzego Kaszuby, znanego w naszym rejonie teatrologa, który od tamtej pory zaczął społecznie z nami współpracować, bo ja jednocześnie pracuję zawodowo w warsztacie terapii zajęciowej i przygotowuję różne przedstawienia z uczestnikami. Kampania pokazała też moją słabą stronę, która wydawało mi się, że to będzie takie proste, bo moim założeniem w kampanii było, że będzie w telewizji Łódź jakaś relacja na temat tych splotów. I nagle okazało się, że jednak te rozmowy z mediami to jest moja słaba strona i mało się czułam do niej przygotowana. Generalnie miałam wrażenie, że ugrzęzłam, utopiłam się i nie wiem co jeszcze. Nagle w ostatnim momencie wpadłam na pomysł, że napisałam ogłoszenie na Facebooku, że potrzebujemy kogoś tak wolontarystycznie, żeby z nami tu popracował z mediami. Zgłosiły się 2 osoby, to jest właśnie Joanna, która utrzymywała kontakty z mediami. Tutaj mamy wsparcie również wokalistów, bo tak zakładamy zawsze na zakończenie, że wszyscy razem na podsumowanie całego wydarzenia, pokazanie, że to działa, że osoby niepełnosprawne i pełnosprawne pojawiają się na jednej scenie, razem ze sobą śpiewają, razem ze sobą są, żeby to pokazać publiczności. Tak naprawdę cała kampania taka wewnętrzna tych ludzi, którzy brali w tym udział, odbywała się poza tym podsumowaniem. Bo było dużo przygotowania. Przygotowanie trwało kilka miesięcy, gdzie te grupy się spotykały ze sobą, pracowały, poznawały i dopiero tutaj było pokazane podsumowanie. Także i tutaj wsparcie mieliśmy uczestników. Zaangażowana w spektakl była również moja córka. Zresztą cenię sobie włączanie się moich członków rodziny w to, co robię. Przygotowując cały scenariusz ostatecznego przedstawienia. Tutaj chciałam pokazać modelki, bo to wszystko są panie z wolontariatu, które gdzieś tam się zgłosiły poprzez ogłoszenie na Facebooku. Tak. To takie króciutkie zdjęcia z tego, jakie były etiudy przygotowane. Mamy tytuły, nie będę jakoś omawiać szeroko. Nową zupełnie grupą była grupa z domu dziecka, gdzie też były osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. I tu też się zawiązała taka fajna, dalekosiężna współpraca. Bo jakby projekt, kampania jakby się skończyła, ale tak naprawdę to pokłosie cały czas trwa. I jeszcze trochę liczb, tak pokrótce. Aktorów było zaangażowanych 114, z niepełnosprawnością 66, opiekunów grup. Tutaj tak myślę, że Państwo sobie zerkniecie. W każdym razie liczby były bardzo, bardzo wysokie, nas zaskakujące. Na zakończenie zrobiłam takie zestawienie, w ilu procentach udało nam się osiągnąć nasze zakładane cele. To, co przy rozpoczęciu kampanii miałam określić wrogów, sprzymierzeńców, mocne strony i tak dalej, całą analizę, to jakby tu pokazuje, co zrobiliśmy, co dokonaliśmy. Myślę, że efekt jest rewelacyjny, dla nas bardzo, bardzo budujący. Uzyskaliśmy 2 dofinansowania, zakładaliśmy, że jedno, patronaty i medialne, to wszystko jakby przekroczyło nasze założenia. To, w czym ja aplikowałam, w mojej aplikacji do Kuźni Kampanierów wpisałam, że chciałabym przeprowadzić kampanię społeczną, to o czym już Państwu mówiłam, przełamującą bariery w komunikacji.
I no tak chciałam pokazać też w tej kampanii, że razem możemy więcej, że rzeczywiście łącząc siły, wychodząc na zewnątrz do ludzi, możemy zrobić więcej. Cel kampanijny osiągnęłam w 100%. 150 tam było. A tak ogólnie, zakładam 100. Pokazała kampania moje mocne i słabe strony, nad którymi no, szukam rozwiązań, szukałam wtedy już od razu rozwiązań, natomiast wiem już teraz, w czym mam się podszkolić, co muszę poprawić, co wzmocnić, a co jest moją mocną stroną, co mogę wykorzystać. I teraz prawdziwa kampania moja osobista dokonała się tak naprawdę podczas spotkań coachingowych. Założyłam sobie cel w tym coachingu moim delegowanie zadań, cel zawodowy. Oczywiście w życiu to nie jest tak, że tak idzie prosto, jak sobie zakładamy, więc u mnie wyglądało to dokładnie tak samo. Życie prywatne przeplatało się jednak z zawodowym i każdym innym. Natomiast po coachingu mam jeszcze większy apetyt na to, żeby robić więcej, działać więcej. Moje życie zmieniło się tak naprawdę radykalnie na skutek moich spotkań coachingowych i pracy, jaką wykonałam. Więc myślę, że jest to bardzo ważny element kuźni. Zachęcałabym zawsze każdego do tego, żeby naprawdę wykorzystać te spotkania. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko.